jestem już zwarty i gotowy po nocnej regeneracji. Dochodzi godzina 7. Jak na razie wiatru nie ma, oby tak zostało. Jeżeli natomiast wiatr pojawi się w ciągu dnia, no to będę musiał robić postoje, dlatego staram się wystartować dzisiaj jak najwcześniej. Najwyżej zrobię dłuższy postój i coś ogarnę w trakcie tego postoju. Jeżeli będę miał dużo opału, no to rzeczywiście to będzie sens, żeby zacząć destylować wodę na tym postoju. I wtedy już się nie bawić w postoje po 40 minut, tylko zrobić raz, przeczekać ten najbardziej szalony moment w ciągu dnia, gdzie po prostu ciągle wieje. O ile będzie pogoda taka, jak była wczoraj, jeżeli to się powtórzy. No i potem wieczorem znowu jeszcze dopłynąć te parę kilometrów. Tak więc taki jest plan na dzisiaj. Cieszę się, że udało mi się wstać o 5. Po 5. Zwinąłem się sprawnie ze wszystkim. Dużo rzeczy było suchych. Nie wystąpiła kondensacja, nie było mgły, tak więc to są zalety. Wiatru dzisiaj prawie wcale nie ma, wiejącego w twarz. Ale już domyślam się, co będzie dzisiaj atrakcją dnia. Tak więc trzeba będzie się zapewne albo przenosić, albo będę miał takie szczęście jak wcześniej przy elektrowni, chyba w Połańcu, chyba tak to się nazywało. No zobaczymy, na pewno takie elektrownie mają jakieś tam swoje jazy i progi, to wiem na pewno. Wydaje mi się, że ta elektrownia będzie jakby na lewym brzegu, więc będę szukał okazji gdzieś do ewentualnej przenoski, w razie czego po prawej stronie. No ale może jakimś fartem się uda spłynąć. No niestety, tu jest grubszy problem. Spłynąć można, ale to jest tak duże ryzyko wywrotki, jak dla mnie. No to taka dzisiaj przeszkoda na mojej drodze. Na jakimś dobrym, szerokim pontonie to ludzie pływają po większej białej wodzie, ale kurczę, bałbym się płynąć tą swoją łajbą po czymś takim. No i pytanie, czy w ogóle można? Musiałem wylądować przy takim miejscu, gdzie prom kursuje. Tak więc niestety, ale wziąłem wszystko to, co powinienem mieć, natomiast łódka została, że tak powiem, na widelcu. No ale w takich miejscach się nie da realizować scenariusza tak jeden do jednego. No nic, będę rozpoznawał dalej, co z tym można zrobić. Rzeka śmiga dość szybko w stronę tamtego progu wodnego. Natomiast ja przeskoczyłem tutaj na lewy brzeg pod samą elektrownię. Sympatyczny pan wędkarz, który oczywiście żywiołowo zareagował na moją łódkę, zaczął opowiadać, jak to ludzie na motorówkach i na skuterach przeskakują przez ten próg wodny, ale muszą mieć dużą prędkość, bo jeżeli się płynie na niskiej prędkości, no to tak jak jakaś rodzina rok temu na jachcie, po prostu wszyscy tam się przewracają. Trzeba się rozpędzić i zeskoczyć z tego z dużą prędkością i wylądować parę metrów dalej. Ja tego oczywiście nie zrobię. Natomiast dostałem informację, że po prostu tu trzeba dzwonić. No i to tak jak na śluzach. Trzeba najpierw się dogadać i jakoś pomagają obejść tą przeszkodę. Tak więc zaraz tutaj będę szukał kontaktu, natomiast no bez kamery, bo to jest obiekt przemysłowy i to może ludzi niepotrzebnie drażnić, a mi zależy na tym, żeby to załatwić. Ale tak to wygląda.
No to mój diament został przewieziony na widłach. Bardzo ciekawy widok, jak operator musiał, bardzo miły zresztą, którego pozdrawiam, musiał podnosić wysoko łódkę tak, żeby przejechać nad płotem z drutem kolczastym. Próg jest już za mną. Jeżeli się odpowiednio wcześniej zadzwoni, to tutaj z panami można się świetnie dogadać. Są bardzo pomocni, bardzo serdeczni. Ja bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za obu panom za pomoc. Pozdrawiam również trzeciego pana, który powiedział, że też będzie oglądał kanał. Tak więc nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Troszeczkę czasu mi minęło, ale jestem przeszczęśliwy, że pokonałem kolejną przeszkodę dzięki pomocy dobrych ludzi. Tak więc płynę dalej. Ten próg z dużej odległości nie wygląda jakoś może powalająco, ale tutaj było kilka takich przypadków, a może nawet podejrzewam jeszcze więcej. Panowie mi opowiadali o śmiałkach, którzy lekceważyli tego typu przeszkody i mówili: a ja przepłynę, a ja to się progów nie boję. No i przewracali kajaki, przewracali łódki, przewrócił się nawet jacht, więc rzeczywiście, no to jest duże ryzyko. Cieszę się, że ja nie zlekceważyłem tego zagrożenia, z tego względu, że z relacji wynikało, że te osoby, które się po prostu przewróciły na tej przeszkodzie, potraciły sprzęt. Strata sprzętu nie jest nigdy dobra, ani dla turysty, ani dla survivalowca, ani w scenariuszu, w którym Peppers musi się przemieszczać, ponieważ sprzęt, który z takim mozołem transportuje ze Śląska, on zapewnia mi komfort. Komfort bytowania, komfort przetrwania, komfort posiadania posiłków i czystej wody. Plus jeszcze komfort również i obrony w razie potrzeby przy pomocy, wiecie, jakiego sprzętu. Tak więc ja sobie pozwolić na utratę sprzętu nie mogłem. No i bardzo dobrze się stało. Chociaż z pomocą ludzi, czyli no de facto ta cała operacja bardzo mocno wykroczyła poza ramy przyjętego przeze mnie scenariusza. Scenariuszu postapokaliptycznym, w którym nie wiem, czy ta elektrownia by działała. Może byłaby opanowana przez jakąś agresywną bandę, a może po prostu byłaby straszydłem pustym. Pewnie tego typu próg musiałbym pokonywać inaczej. Są oczywiście na to metody. Sprzęt się przenosi ręcznie, a łódkę się na pusto spławia. Tak? To znaczy albo puszcza ją się z nurtem na uwięzi na sznurku, albo się brodzi przy łódce. Tak więc z survivalowego punktu widzenia są na to metody. Natomiast tutaj to jest zakład przemysłowy, energetyczny, nie przemysłowy, tak, energetyczny, chyba tak to trzeba nazwać. Więc ja sobie tutaj na taką ekstrawagancję i na taką samowolkę nie mogłem, ale też nie chciałem pozwalać. I kamień spadł mi z serca, że już jestem za przeszkodą. I jeszcze bardzo miły gest, bo dostałem od pana, który przewoził na widłach moją łajbę, dostałem jeszcze flaszeczkę wody mineralnej, lekko gazowanej. Tak więc mam szczęście do lekko gazowanej wody. Gdy tylko panowie usłyszeli, jaka jest konwencja, co robię, że mam dystylator, że no to wszystko jest tak, a nie inaczej zorganizowane, że już przepłynąłem 400 km, no to wiadomo, że człowiek zawsze ma fajny, pozytywny odruch. I tutaj wszyscy trzej panowie, z którymi miałem dzisiaj kontakt, bardzo pomogli i byli bardzo serdeczni. Raz jeszcze, panowie, bardzo wam dziękuję. Kończę dzień po 10 godzinach. Znalazłem bardzo miłą zatoczkę, żeby wylądować. W pobliżu jest dogodne miejsce obozowe. Nie ma żadnych śladów cywilizacji poza łódką, która znajduje się za mną, ale jest ona tak stara, zalana wodą, że no, podejmuję to ryzyko i zakładam, że nie jest to jakaś używana przystań rzeczna. A teraz Buzkowianka Zdrój, dzisiejszy prezent od sympatycznego człowieka z pozdrowieniami, podziękowaniami. Łyczek czegoś dobrego. Przepyszna. Będzie do kolacji.
teraz trzeba się brać za filtrowanie wody. No i oczywiście rozstawianie obozowiska. Mamy poranek 19 października. No i jem liofa, wieprzowinkę z zielonym pieprzem. Dlaczego? Bo po prostu rano budzę się potwornie głodny. Te wieczorne liofy, które jem już chyba czwarty dzień, czy tam, no chyba czwarty, nie zaspokajają mnie w połączeniu z owsianką rano na śniadanie. Tak więc teraz jem liofa i zaraz będę przechodził na swoją porcję standardową owsianki. Bo wczoraj czułem, że po prostu kończy mi się energia. Rzeka, która się tutaj w tym rejonie rozlewa szeroko, tam gdzie się rozlewa, tam traci nurt. Ten nurt gdzieś tam umyka. Dodatkowo jeszcze pomijam już mielizny. Ale to wszystko rzeczywiście wymaga znowu takiego dość forsowanego wysuwania, żeby się przemieścić. Tak więc ja czuję, że po prostu energia już mi spada na takiej diecie o takim czasie, w trzecim tygodniu, więc no żarcia mi nie braknie, w razie czego zawsze mogę wrócić do swoich makaronów. I to nie o to chodzi, że to są jakieś złe wynalazki. Liofy są bardzo, bardzo dobre, natomiast po prostu nie zaspokajają mojego zapotrzebowania energetycznego. 447 kalorii, po uwodnieniu porcja 500 gram. No to ja coś takiego, wiecie, wciągam nosem na śniadanie. Stoję w miejscu, na środku rzeki. Nawet godziny nie płynę i chyba już piąty czy szósty raz z łódki wysiadam. Tak więc wyprawa 2021, jeżeli chodzi o takie podsumowanie jednym zdaniem, to jest przede wszystkim trening cierpliwości. Staram się bardzo opanowywać. Realny mój zasięg jeszcze w trakcie tej wyprawy to jest pewnie kilkadziesiąt kilometrów, może niecałe 100, w zależności od tego, ile razy będę musiał jeszcze wsiadać z łódki. Tak więc nie liczę już na jakieś wielkie wyczynowe wyniki, chociaż pewnie 500 km to jakiś tam wyczyn, pewnie jak na taką łódkę, jak na moje możliwości fizyczne przede wszystkim, bo nie jestem sportowcem, to pewnie będzie jakiś wyczyn, natomiast przede wszystkim jest to dla mnie próba cierpliwości. Chwila, żeby rozprostować kości. Stoję sobie w łódce, bo już mi się tyłek po prostu przykleja i przyrasta do mojego siedziska. Siedzisko do najlepszych nie należy. Jest trzyelementowe i zawsze coś się przesunie, obsunie. Dzień powoli dobiega końca. Parę razy trafiłem na szybki nurt. I w zasadzie tylko dlatego zrobiłem dzisiaj założony plan 100%. Czyli już jestem za, niedaleko, ale jednak za miejscowością i zapomniałem. Zbliżam się do Warszawy, krótko mówiąc. W tamtą stronę gdzieś jest Otwock. Góra Kalwaria. O, uciekła mi ta nazwa. Tak więc to był mój plan 100% na dzisiaj i jest on już teraz wykonany. No a na brzegu jeszcze jest robota, jak zawsze. Cieszę się, że te czynności obozowe, techniczne idą mi już szybko i sprawnie. Już od kilku dni mam taką dobrą rutynę, że mogę sobie pozwolić na jakieś dodatkowe zdjęcie, ujęcie. Albo po prostu na poranny kubek kawy, który bardzo podnosi morale. Żeby prawidłowo wiosłować pagajem, czyli jednym wiosłem, tak jak teraz wykonuję tą pracę, to moja sekwencja ruchów jest w zasadzie dwuetapowa. Pierwszy etap to jest od tego momentu,
do tego momentu, czyli napęd. A druga sekwencja to jest obrócenie nadgarstka, tak aby wiosło z takiego położenia przeszło w takie położenie. To znaczy aktywna strona wiosła daje napęd w pierwszej fazie, a w drugiej fazie służy jako przez dłuższą bądź krótszą chwilę jako ster, jako korekta. Ponieważ gdybym tej korekty nie robił, to wiosłując w ten sposób po prostu zataczałbym wielkie kręgi na wodzie, kręciłbym się w kółko. Jest pięknie, co? Jest pięknie, aż dupa miękka. Tak więc sekret wiosłowania na kanu, czego jestem wielkim fanem, właśnie sprowadza się do tego. Kanadyjki są fajne, bo są bardzo pojemne, ale są niefajne, bo są niesłychanie powolne. I w trakcie spływów pierwsi śmigają oczywiście kajakarze, a za nimi ciągną się ludzie na kanu. Ale taki urok. Za to kanu jest znacznie bardziej pojemne, ładowne. Można bardzo dużo sprzętu zapakować i przewieźć. Tak więc kanu to taka trochę barka transportowa. Ja teraz staram się wpłynąć odrobinkę w skos nurtu do takiej zatoczki, która wydaje się być fajna na postój. O, tu chyba będzie większy problem, żeby stąd wypłynąć. Ach, kurde. Nie, zawracam. Póki jeszcze mogę. Nie, chyba nie zawrócę. Cholera. Aj. Źle popłynąłem. Bardzo źle. Chyba, że to jest. No to chyba jest wyspa, bo nurt jest tak silny, który tam prowadzi. Pod koniec dnia wiosło waży kurczę 100 kilo. To jest taka mini zatoczka, która nie ma nurtu. I to jest dla mnie przy lądowaniu bardzo dobre, bo w przeciwnym razie wyrywa łódkę człowiekowi spod tyłka, zanim jeszcze z niej dobrze wysiądzie. Czyli jedna noga już na brzegu, druga w łódce, a łódka odpływa w siną dal. Tak więc to jest bardzo niefajny moment wtedy, bo po prostu jest wpadka. Jest tu trochę zabawy. No, jeszcze nie tutaj. Uff. Dobra. Dno się nie zapada. Trzeba będzie wbijać kołki, żeby łódkę przywiązać. No i zaraz brać sprzęt i rozpoznać, czy tutaj nie ma oznak cywilizacji. Bo jak nie, to muszę spływać, bo jak są, to muszę spływać. Dobra, kończę nagranie i zabieram się za rozpoznanie. No to rozpoznanie dało następujące informacje. Jestem na wyspie, a troszkę dalej jest znacznie bardziej dogodne miejsce do lądowania, a jednocześnie nie będzie widoczne z głównego biegu rzeki. Tak więc przestawię się, wciągnę łódkę na bardziej płaski brzeg i stamtąd się będę instalował dalej.
No, łódź nainstalowana. A ja będę miał na wyspie kompana. Zresztą nie jednego, zobaczcie. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.